witam Was serdecznie na kanale Echo Kreatywna w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj zabieram Was do lumpeksu, ale zresztą nie będzie relacji, bo tylko pokazuję Wam, jak idę do tego lumpeksu, a później już będzie konkretny haul z wyprzedaży w Dobczycach w sklepie Joy. Także zapraszam Was serdecznie na ciąg dalszy, na stylówki, bo też zrobiłam sporo stylówek, myślę, że fajnych i naprawdę nie uwierzycie, jakie niesamowite perełki dorwałam na wyprzedaży. Są tam wyprzedaże ostateczne chyba z tego co pamiętam po 5 zł teraz, natomiast ja już po te 5 zł nie chodzę, bo wtedy to już naprawdę już jest bardzo, bardzo przebrane, ale staram się tak trafić, żeby nie było jeszcze drogo, a żeby nie było jeszcze już tak bardzo przebrane. Rzeczy naprawdę super jakości, w dodatku w modnych krojach, więc będę też dawać tym razem trochę porad modowych na nowy sezon. Także zapraszam, kochani, no i oczywiście Was proszę o polubienie filmiku i o zasubskrybowanie kanału z dzwoneczkiem, żebyście dostawiali powiadomienia, bo będzie dużo filmików zarówno trendowych, jak vintage, trochę historii mody, różne rzeczy, również muzyka w tym roku, także zapraszam na ciąg dalszy. Lecimy! Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na zakupach. Idę dzisiaj na wyprzedaż do Joya w Dobczycach tym razem. Łapię Was po drodze, bo tam jest straszne zamieszanie zawsze przy drzwiach. Jest mały sklep, więc będę też mierzyć w inny sposób dziś. Zapraszam i zobaczymy, czy coś fajnego uda się kupić. Moi drodzy, no i zacznę tym razem tak trochę inaczej. A mianowicie pokażę Wam najpierw rzeczy, które kupiłam tak typowo już dla siebie. No, bo wiadomo, że poluję czasem na rzeczy do sklepu, ale też dla siebie. Jeżeli są z wyprzedaży, to jeszcze lepiej, bo staram się oszczędzać, wiecie, żeby rozbudować biznes. To jest dla mnie teraz priorytetem, więc staram się nie wydawać ogromnych sum pieniędzy na ubrania. Więc zacznę od sukienki, z którą Wam pokażę stylizację. Kupiłam taką piękną sukienkę ze Struxu. Napiszę Wam tam na ekranie, jaka to marka. Naprawdę fajna firma, słuchajcie. I jest to świetna sukienka z bawełnianego, takiego z lekkim elastanem materiału Struxu grubego. Ja wiecie co nie... O, jakieś przyczepiły się dziwne rzeczy do mnie. Ja wiecie co, nie przepadam tak do końca za Struxem. Inaczej, no mam taką budowę ciała, że Strux trochę dodaje kilogramów. No niestety, Strux, szczególnie ten taki grubszy, jest wrażenie, że się jest trochę krąglejszym w nim, ale to zależy od kroju. Tutaj mamy trapezową spódniczkę z kieszeniami w tej sukience i bardzo fajne rękawki z gumką i z takimi, z takie lekko przybufione, że tak powiem, z zamkiem w dodatku, więc jest taka dość nowoczesna, można ją ograć właśnie z traperami. Pokazuję Wam tam stylówę, w której jestem teraz. Tutaj włożyłam akurat biały pasek, który po namyśle stwierdziłam, że jest jednak zbyt biały, ale już nie będę nagrywać od nowa, bo trapery i rajstopy są w bardzo jasno szarym kolorze. Możecie nie widzieć tak duże, tak bardzo tego szarego, ale to jest bardzo jasny, rozbielony, szary kolor, a pasek jest po prostu biały, więc trochę się wybija, ale wiecie co, już pomijam to. W każdym razie ja bardzo lubię takie stylówki typu właśnie sukienka, rajstopy, trapery. To jest chyba taki zimowo, taki mój najbardziej styl. Spódnica, sweter, ewentualnie do tych traperów. Bardzo lubię, po prostu jest mi tak wygodnie, lubię się tak ubierać. I kolor tej sukienki po prostu mnie zachwycił. Jest to odcień pomarańczu Morelli, który dobrze licuje z moją cerą. Mimo, że jestem latem, ale jestem takim zgaszonym latem, więc trochę w stronę jesieni, więc takie trochę żywsze, bardziej zaróżowione pomarańcze czasem się sprawdzają. No i myślę, że ten kolor też się sprawdza. Zobaczcie tutaj z płaszczem, który Wam za chwilę też pokażę, z Zary, takim wełnianym. Narzucone po prostu to jest. No i taka wersja na już lekką zimę lub taki początek wiosny bardziej, albo jesień. No bo ten płaszczyk jest nieocieplany, jest z wełny, ale z takiej cieniutkiej. No i druga wersja taka, nawet zrobiłam taką trochę letnią wersję z zielonym paskiem, taką, może nie letnią, ale taką wiosenną, już bardziej taką kwietniowo-majową, z takim płaszczem, który mi się kojarzy z Etro albo z Diorem. Przepięknym kolorze, bardzo podobnym do tej sukienki. No i wersja jest też oczywiście sama sukienka. No więc tutaj różne wersje, wypróbowałam tą sukienkę jak to nosić w ogóle. Ale wiecie co, jakby troszkę ten pasek był bardziej kremowy i taki zgaszony bardziej, to by było lepiej. I chyba właśnie tak zrobię, że taki pasek sobie wynajdę, który będzie
pasował najbardziej. No a tymczasem przechodzimy do rzeczy kolejnych, które kupiłam dla siebie, czyli właśnie jest to taki płaszczyk z Zary. Już Wam pokażę metkę. On jest w rozmiarze M, ale nie mogę go dać do sprzedania, bo słuchajcie, on był tutaj zszyty z tyłu, miał rozprutą pachę i pani krawcowa mi go zszyła, ale niestety nie jest to zszyte w tak w 100%, że wygląda to jak nowe. Wiecie co, mi to nie przeszkadza, jest to jasny kolor, jest taki ścieżek leciutki na wierzchu tego płaszcza. Nie przeszkadza mi to jak dla mnie. No, ale wiecie, co innego jak dla siebie, co innego jakby miało pójść na sprzedaż. To jest właśnie taki typu z asymetrycznym przodem, szlafrokowy, z miękkiej wełny płaszcz, bardzo fajny składowo, więc opłacało się, mimo że tam musiałam trochę dopłacić, ale naprawdę niewiele za zszycie. Handmade tu jest napisane, zobaczcie, więc super, bo naprawdę jest to fajna jakość, ma też taką kieszeń w środku, fajnie wszytą. Już Wam powiem. Składzik. Oczywiście piszę, żeby nie prać, ale ja się w ogóle takimi rzeczami nie przejmuję. Czasem się zdarzają rzeczy, które boję się prać, ale to już muszą być takie mega uszyte, krawieckie, typu marynarkowo-płaszczowe, z takich specyficznych materiałów. 58% wełny, 19% wiskozy, pozostałe 20% poliester, 23%. Więc naprawdę fajny skład, głównie wełna i wiskoza i to czuć, naprawdę to czuć i bardzo lubię ten kolor, taki jasno-szary kolor wełny, jest elegancki i licuje z moją urodą, więc taki mi się udało płaszczyk kupić. Zobaczycie ten płaszczyk jeszcze w innych stylówkach, bo dzisiaj zrobiłam trochę stylówek z tymi rzeczami. Kolejne rzeczy dla mnie, na pewno się nie zdziwicie kolorem, bo takie coś to jest. Jest to bluzka marki Nu by Staff, albo no tak, tak to wygląda. Rozmiar S i to jest bawełna z jedwabiem na 100%. Koronka pewnie jest też jedwabna. Nie ma metki, wiecie, ale nie przejmuję się, bo ja już te materiały jedwabno bawełniane mam jakby wyczuwam je od razu, że po ciemku bym się domyśliła, że to jest jedwab z bawełną. Jest niesamowicie to delikatne. Nie jest to sama bawełna, bo sama taka delikatna bawełna też jest fajna, ale też ma inny dotyk jeszcze. To jest takie lekko aksamitne, a jak się to pierze, to ten jedwab jest wyczuwalny w zapachu też, bo ciekawe jest to, że jedwab pachnie, jak się go pierze, takim właśnie, no jedwabiem pachnie, nie da się tego z niczym porównać. W każdym razie, do tego mierzę Wam moje spodnie, te z H&M, z tej limitowanej kolekcji, w tym pięknym materiale. I właśnie do do spódnicy, na przykład jedwabnej, do, no generalnie, do spodni z wysokim stanem, idealna koszulka, bo wtedy fajnie jest mieć coś takiego trochę do ciała, a ja w ogóle lubię takie koszulki z dekoltem i do ciała. Oczywiście bez przesady z tą obcisłością, ale czasem właśnie lubię tak do takich szerszych spódnic i do spodni takie właśnie węższe koszulki. I jeszcze ostatnia rzecz, którą właściwie kupiłam z myślą o sobie, bo wiecie co, nie jest w super idealnym stanie. W sensie, że jest to samodziałowa rzecz z alpaki, ale już taka troszeczkę tam na końcu rękawów jest lekko przymęczona, natomiast uwielbiam ten kolor. Jest to taki luźny sweterek z rozszerzanymi rękawami. Bardzo fajny taki łódkowy dekolt, bardzo ładny kolor, pokażę Wam tam, bo go też do czegoś tam zmierzyłam, chyba nawet do tych spodni, bo tam kolory te zielone są. Fajny sweterek po domu, ja sobie go kupiłam po prostu, bo jest przemiły, wiecie, alpaka jest taka komfortowa, fajnie się w tym człowiek czuje, no i ja lubię po prostu w domu, w takich cieplutkich, przytulnych i jasnych sweterkach sobie chodzić, mogę do tego właśnie sobie włożyć jakieś ciepłe leginsy czy coś takiego. Teraz będziemy już przechodzić do rzeczy, które częściowo kupiłam do sklepu. Jedna rzecz jest taka, nad którą się zastanawiam, to mi poradzicie, dobra? To może zacznijmy od tego w sumie. Kupiłam marynarę świetną, Soaked in Luxury, to już Wam pokazuję tu. Bardzo fajna składowo, zobaczcie, jest to taka trochę dłuższa marynarka w super wzorze, patrzcie jaki ładny wzór, taki właśnie w stylu Old Money, trochę taka angielska krata w super kolorze, dlatego się zastanawiam dla siebie, ona jest w rozmiarze M i tutaj mam trochę dylemat, bo mam wrażenie, że jest ta marynarka jednak trochę za luźna na mnie, szczególnie dopasowana do swetra, który zaraz zobaczycie z tego hola. No ale jest naprawdę rewelacyjna, już Wam powiem jaki ma skład. Jest to...
jest to 55% len i 45% bawełna. No super po prostu. Bawełna z lnem. Rewelacja. Niestety podszewka nie jest naturalna, ale można by sobie w sumie wymienić podszewkę, jakby ktoś bardzo chciał. Natomiast w sumie powiem Wam, że nie jest to dla mnie jakiś ogromny też problem. Ważne, że ten materiał zewnętrzny jest super jakości. Ja tutaj nie zaprasowałam sobie do środka dołu tej marynarki, źle ją przeprasowałam, więc tam staram się tak trochę ukryć tą nierówność, ale to nic, to nie jest żadna wada stała, po prostu przy prasowaniu ja zrobiłam błąd, nie przejmujemy się tym. Piękne to jest i słuchajcie, przymierzę Wam tą marynarę do, po pierwsze do takiej bluzki, która potem tam jeszcze będzie lnianej i do leggingsów. No i dajcie znać, co sądzicie. Mi się wydaje, że troszkę za duża jest. Mam wątpliwości, bardzo podoba mi się kolor tej marynarki i wydaje mi się, że mi jest w nim dobrze. Pokażę Wam, bo mierzyłam tą marynarę też do takiej spódnicy i tutaj fajnie by to wyglądało jako komplet, chociaż marynarka jest z takich, że może być i na zimę, i na lato, bo jest dobry materiał, ale jest to materiał nie bardzo gruby, taka fajna właśnie jest, słuchajcie. I podobało mi się to zestawienie, bo są podobne kolory tutaj. Włożyłam też sobie do tej spódniczki brązowe rajstopy z wzorem z tyłu i takie botki, które Wam też pokażę zaraz. No i jest też sweter i marynarka właśnie włożona na wierzch do tego. Także w dwóch wersjach ta marynara, ci Wam pokazuję. Tak sobie wymyśliłam, że to byłby fajny komplet. Spódniczka jest jedną z moich ulubionych. Mógłby też być golfik do tego kaszmirowy po prostu. Pod spód i taki ten beżowy i też by super się to zgrywało, beż z szarym, bo tu jest też beżowa nitka w tym żakiecie, zobaczcie sami. No tak to wygląda, też wydaje mi się, że fajny zestaw, też można tutaj się pobawić różnymi butami, traperami i tak dalej, a ja Wam tu chciałam pokazać właśnie w tej stylówce buty, które kupiłam w rozmiarze 37, ale mam wiecie co, za dużo tych brązowych butów, a brązu aż tak nie noszę, są piękne i nowe, słuchajcie. I patrzcie, jaki oryginalny, mega fajny krój, fajny obcas, skóreczka wszędzie. No nowe buty, patrzcie. Normalnie nowiutkie buty z zameczkami. W środku skóra, tutaj zresztą jest to napisane i to jest marka Bianco Footwear. Tutaj są te napisy, co to jest. To jest skórka właśnie. Bardzo ciekawy, taki artystyczny krój i naprawdę wygodny obcas. I bo tutaj jest troszkę pogrubiony ta podeszwa, więc ten obcas nie jest za duży wcale i są naprawdę wygodne te buciki. No i dlatego Wam zmierzyłam do brązowych rajstop, że doradzam Wam, jeśli nosicie takie botki i lubicie botki do kostki albo za kostkę, to najfajniej wyglądają do rajstop w tym samym kolorze, bo wtedy mamy jedną długość nogi i taki myk nam przedłuża nogi, nie skraca, nie odcina nam kostek. Nie robi się tego, nie robi się po prostu taki niepotrzebne skracanie sylwetki i skracanie nóg też. Ale przechodzimy dalej. Tymczasem w tej stylizacji był jeszcze sweter i teraz pokażę Wam już osobno sweter z tą spódniczką właśnie, do tej samej stylówy. Super sweter, słuchajcie. Jest tutaj, pokażę Wam, Premium Quality XS Gina Tricot, czyli taka linia premium od Gina Tricot, to jest fajna marka. Kto zna, ten wie, że jest fajna. Niestety wycięta jest metka ze składem, ale mogę Wam zagwarantować, że jest to baby mohair, czyli taki młody moherek, bardzo delikatny, nie właśnie taki mega gryzący, bo ja to mierzyłam na gołe ciało i w ogóle nie czułam problemu. Taki półgolf w super nowoczesnym kroju i zobaczcie, w idealnym stanie. Oglądałam go i w sklepie, i przy praniu. Naprawdę teraz bardzo fajnie już pachnie. Idealny, modny, krótki sweter, taki właśnie do wyższego stanu albo do spódnicy jakiejś, nawet długiej by pasował. No świetny, świetny, nowoczesny krój i na pewno jest to, słuchajcie, podejrzewam, że jest tam dodatek być może elastanu lub lajkry, ale tak to na pewno ten skład jest, podejrzewam, w 90, może nawet w procentach naturalny. Wełna i mohair tu są na pewno, także to możecie mi zaufać. I ten sweterek idzie do sklepu, bo wiecie co, ja czarnych swetrów tak za bardzo nie noszę, ale są osoby, które kochają, więc jest sweterek do wzięcia. Aha, i on jest, słuchajcie, w takim rozmiarze, napisane jest XS, ale to są te oversize, więc słuchajcie, tu normalnie nawet i L-ka wejdzie.
Czyli to jest, ja bym powiedziała, od XS do L rozmiar. Może XL to już będzie przesada, bo to nie może wyglądać jak tylko jak crop top, ale jednak taki sweterek. Więc do L. A jeszcze tu Wam pokażę od razu przepiękny sweter męski, super marki udało mi się kupić. Naprawdę jest przepiękny. Już Wam pokazuję markę. Clover Original. Bardzo dobra firma, patrzcie. To są jakieś skandynawskie znowu ciuchy. No i patrzcie na ten wzór. No taki typowy sweter w stylu old money. Piękny kardigan. I wiecie co? To jest męski sweter, ale co z tego, że jest męski? Pokażę Wam się w nim i zobaczcie, jak fajnie może wyglądać jako taki duży kardigan na wierzch czegoś. Właśnie na rurki. Nawet niekoniecznie na rurki. Nawet na spodnie takie normalne, typu chinosy i tak dalej. Nawet w dużym rozmiarze, bo on jest XXL i ma 30% wełny. Super, fajny, przepiękny sweter. Ale naprawdę ta włóczka jest świetnej jakości, zobaczcie. Tam ile procent wełny to ma, ale jest i piękny wzór tego swetra, no i świetna jakość, naprawdę, to widać. No i zobaczcie, jak super wygląda na przykład do leggingsów, jako taki oversize'owy sweter na wierzch. Ja tutaj nie włożyłam nic pod spód, ale może być spokojnie też na jeszcze inny podkoszulek lub sweter. Świetny. Musiałam podwinąć rękawy, no bo to jest jednak dosyć duży rozmiar. Myślę, że będzie nawet na 2XL. Okej, no to teraz dwie rzeczy w takim kolorze kaki. Jezus, naprawdę takie super rzeczy kupiłam tym razem, że jak na nowym towarze normalnie, słuchajcie. Tutaj jest taka bluzka M-ka znowu. To jest takie 38-40. No nie jest dobra ta bluzka, bo wiecie co, takie bluzki, ona nie jest jakaś bardzo szeroka. Natomiast jest ze świetnego materiału. Gina Tricot znowu, świetna marka. Patrzcie, jakie rękawy ma, cudowne. Piękny kolor. Ja bardzo, bardzo rzadko noszę koszulę, dlatego ja sobie takich koszul nie zostawiam, no bo u mnie taka koszula to jest raz w roku w użyciu. I to zazwyczaj też noszę takie koszule jakieś w takim kolorze bardziej do mnie pasującym, chociaż mi nie jest źle w kaki. The Good Project. I to jest tencel, więc bardzo fajnie. Patrzcie, jaka nóweczka. Ma tu guzik w ogóle. Składowo to jest 100% liocel, czyli jest to coś wiskozowego, tak jakby. Naprawdę super, zobaczcie, jak fajnie wygląda do leggingsów, tych spodniowych takich, a la breechesy powiedzmy, ale do wszystkiego w sumie. Naprawdę do wszystkiego mogłaby taka bluzka być. Jest przemiła w dotyku, no bo to właśnie są te takie a la wiskozowe materiały, gruba, mięsista, taka jakby lekko meszkowa jest. Uważam, że ma przepiękny styl i kolor. Pasuje nawet właśnie do stylu old money, do jakiejś stylizacji safari. Super by pasowała do spodni w stylu safari albo spódnicy takiej, nawet na wiosnę, lato. No jest śliczna po prostu. I od razu też mierzę Wam do tej bluzki taki piękny sweter Selected Femme, też świetna firma, patrzcie. Jeszcze jest napisane to, co uwielbiam najbardziej, czyli ekologiczna firma, napisane jest Responsibly Crafted, czyli stworzona, uszyta z odpowiedzialnie, w sposób odpowiedzialny, tak? Rozmiar M. No i jest ten sweter na mnie duży. Patrzcie, jaki piękny sweter. On jest, on ma alpakę w sobie i wełnę, ale i też nie w małym stopniu. I piękne, szerokie rękawki. Zobaczcie sobie tam stylówę właśnie tak, taką do tej koszuli nawet na wierzch, ale można go spokojnie samego nosić, bo jest przemięciutki. I słuchajcie, to jest taka MKL-ka. Na mnie, ja czuję, że na mnie ten sweter jednak jest zbyt oversize'owy. Jest to tak, 39% alpaka, 20% wełna, natomiast elastan i poliester są pozostałym składem, czyli tutaj mamy, słuchajcie, prawie 60% alpaki z wełną. No i to widać i czuć. Jest mięciutki. No super. I też taki nowoczesny, fajny krój. I przede wszystkim patrzcie, patrzcie na te guziki, one są normalnie obleczone tym materiałem, to bardzo elegancko wygląda. Naprawdę wygląda to tak jak sweter z wysokiej półki. No i jest to bardzo dobra marka, więc nie ma się co tu oszukiwać, to jest naprawdę świetne znalezisko. Piękny kolor. No, także sweter i koszula będą dla kogoś, może być to, obydwie rzeczy mogą być w rozmiarze M spokojnie, a sweter nawet w L, też bezproblemowo. Jeszcze jedna przepiękna rzecz.
Super koszula, słuchajcie, ale jest na mnie za duża. Niby MK od marki Tranella, więc też, patrzcie, całkiem fajnie. Na pewno znacie tą markę, bo ona się gdzieś przejawiła po Instagramach, po internetach. Świetny krój. Patrzcie, jaki super nowoczesny krój. To może być jako bluzka oversize też na Eskę, bo ja też nie wyglądam wcale w niej źle. Zobaczcie tam. Całkiem fajny krój. Z tyłu ma taką zakładkę jeszcze. Tak. I nie uwierzycie, jaki ma skład. Super. Już Wam mówię. Żebyście uwierzyli, bo jest to na metce. Ma to skład 70% wiskoza, 30% len. No. I jest nóweczka. Nic tutaj, tak jakby nikt nie nosił tej bluzki. Gruby, bardzo gruby, mięsisty i taki lejący, bardzo fajnie się układający materiał. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej bluzki i też ją mierzyłam chyba do marynarki, tak. No i też do marynarki spoko wygląda, bo ona się tak pod spodem leje, układa się do ciała. Nie jest taka sztywna, że gdzieś ciuchy potem odstają na wierzchu. Idziemy dalej. Teraz marynarkę jeszcze Wam pokażę, która niestety tu mi do niczego specjalnie nie pasowała, ale przymierzyłam ją do tych spodni lnianych, a też jest na mnie za duża ta marynara. To jest rozmiar aż 44. Myślę, że to jest ta typowa L-ka, może i do XL-ki, a to by trzeba mierzyć. Albo po prostu dokładnie wymierzyć centymetry od pachy do pachy. Super marynarka, taka trochę vintage z H&M. Z super składem. Granatowa, bardzo prosta, niedługa, jest raczej krótszą marynarką, ale też nie jakąś bardzo crop. I teraz właśnie w tych trendach, słuchajcie, które nadchodzą w tym roku, czyli dość fajnie zaznaczone ramiona, ale zebrana talia. Także będzie świetnym, no i naprawdę stan jest superowy. Słuchajcie, no i tutaj mamy skład 53% len, 47% bawełna, ekstra. Oczywiście piszę, żeby nie prać, ale ja już to mówię zawsze, że ja takie rzeczy bez problemu piorę. Trzeba mieć albo parownicę, albo dobre żelazko i nic się z tym nie dzieje. Tylko trzeba po prostu prać to w wannie na płasko, nie żadnej pralce, która to wymnie i będzie wyglądać to jak psu z gardła wyjęte. No i słuchajcie, została mi sukienka. A, jeszcze żakiet jeden, czekajcie, bo jeszcze jest żakiet, bardzo fajny żakiet, który już mam jeden w sklepie, tylko w innym rozmiarze. Tamten ma rozmiar 38, a ten jest identyczny. Elinet 44 i to jest znowu świetny materiał. I patrzcie, jaki piękny jest ten kolor. Czyli to jest taka XL-eczka. Przepiękny kolor, to jest taki pomarańcz z różem i z czerwienią, które się przenikają. I też w klasycznym kroju na lato marynarka, z guzikami z masy perłowej. Dla osób, które miały za małą tamtą, którą mam w sklepie na przykład, a im się podobały, no to tutaj mamy rozmiar już LXL, 86% lnu, pranie ręczne napisane. I co jest fajne, że to mimo, że to jest len, to jest już jakby naturalnie zmięte. To już jest tak zrobione, że ten materiał jest po prostu pomięty. I cokolwiek z tym nie robię, ja to tak niosłam zwinięte nawet, to i tak wygląda świetnie. Po prostu taki styl, lekko mięty materiał. Można sobie dopasować też talię, patrzcie, tym wiązaniem z tyłu, to jest super, bo właśnie można sobie to bardziej rozwiązać, można sobie to w ogóle odciąć, jak ktoś by nie chciał, ale to ładnie wygląda moim zdaniem. Trochę właśnie wykształcować sobie talię, jak macie lekko za luźne w talii, to sobie bardziej zawiązać i macie pięknie podkreśloną. No, także też cieszę się, mam teraz dwie takie marynarki. Marynarka jest w rozmiarze M i w rozmiarze XL. No i ostatnia dzisiaj rzecz to będzie piękna sukienka. I patrzcie, jeszcze jest sznurek od oryginalnej metki, więc naprawdę tak jak widać, że jest nóweczka, taka jest faktycznie. Jest to sukienka w takim stylu, który kocham, czyli takim luźnym, nieformalnym, z kieszeniami. I zobaczcie, jaki gruby to jest materiał. Naprawdę mięsisto, to nie jest taka cienka wiskoza, która się natychmiast wymnie i będzie się wyglądało w tym jak w szmacie, tylko zobaczcie. Naprawdę gruby materiał, mięsisty, porządny. Marka Villa, więc to jest fajna marka skandynawska. Zobaczcie sobie tu. I tak, to jest 100% wiskoza. Już nie muszę sprawdzać, bo sprawdzałam. I słuchajcie, przepiękny kremowy kolor. Ja to Wam tu mierzę znowu do kamizelki. Samą oczywiście też mierzę do tych butków wiązanych ze skóry. I druga wersja właśnie, bo kamizelka jest pod kolor, żeby sobie troszeczkę
odmienić, żeby było inaczej, żeby było bardziej oryginalnie i też w trendach, bo kamizelki, jak wiadomo, są w trendach teraz. Można właśnie taką kamizelkę, czy rozpiętą, czy zapiętą, ubrać i przy okazji sobie też formujemy talię, jak ktoś nie lubi takich bardzo luźnych sukienek. W ogóle taka kamizelka to jest super, super motyw do sukienki. Już pokazywałam kiedyś takie stylizacje, właśnie kamizelka na sukienkę i świetnie to wygląda. Jak ktoś lubi mieć troszkę talii, to sobie tym sposobem może i tak unowocześnić i odmienić stylówkę i właśnie też uformować talię, podkreślić talię. No, także kochani, chyba dziś, na dziś to wszystko z tego, co widzę. Tak, na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Przypominam jeszcze, że tutaj pani o pseudo Justyna Daria 1 nie zgłosiła się w sprawie z rozdaniem. Została wylosowana. Jeśli słuchasz, kochana, to się odezwij i jeżeli coś Ci się spodoba, to pisz koniecznie od razu na maila i będziemy robić wysyłeczkę. Słuchajcie, jeszcze raz Was pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych filmach i...